Ja to jak są takie właśnie duże uroczystości, piękne uroczystości, gdzie czuję się Bożego Ducha, to zawsze się denerwuję. Nie wiem dlaczego. Wczoraj się położyłem późno, żeby dospać, to znaczy dłużej. No ale się już obudziłem o godzinie pierwszej, już niestety nie mogłem zasnąć, bo myślałem o tym wszystkim, ale myślę, że będzie ładnie. Czyli dziś teraz krótka ceremonia właśnie rozdania myśli boskiej Róży Miłosierdzia. Ojciec Święty Jan Paweł II w Krakowie w Łagiewnikach w roku 2002 wypowiedział słowa: nie ma dla człowieka innego źródła nadziei jak miłosierdzie Boga. Niech to przesłanie rozchodzi się na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Myśli Boskie, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Fundacja Społeczności Lokalnej, Klaster Społeczny od roku 2013 przyznaje Myśli Boską Różę Miłosierdzia tym osobom, które są świadkami miłosierdzia, głoszą i czynią miłosierdzie. Statuetka Myśli Boskiej Róży Miłosierdzia to przede wszystkim przejaw ludzkiej wdzięczności. To Bóg w swoim miłosierdziu może najpiękniej wynagrodzić, przytulając do serca swojego, z którego wypłynęły ożywcze sakramenty Kościoła, pomagając człowieku w pełnieniu dzieł miłosierdzia. W tym roku jubileuszu miłosierdzia kapituła Myśli Boskiej Róży Miłosierdzia przyznała Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Edwardowi Dajczakowi honorową Różę Miłosierdzia, biskupowi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, honorową Różę Miłosierdzia, dziękując za jego świadectwo wiary, miłości i miłosierdzia. Miłości, bo ksiądz biskup miłuje powierzoną mu diecezję koszalińsko-kołobrzeską nade wszystko, szczególnie posługę swoją ofiarując w trosce o młodych ludzi, między innymi organizując przystanek Jezus, tworząc dom miłosierdzia Bożego, zabiegając o nową ewangelizację, ostatnio karawana miłosierdzia, oraz często pielgrzymując wraz z innymi pątnikami z Koszalina do Myśli Boskiego Sanktuarium, by uczcić kolejne rocznice urodzin świętej Faustyny, apostołki miłosierdzia. Miłosierdzia też biskup wie, że ono jest najpiękniejszym przymiotem Boga, o którym prorok Jonasz pisze: Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwy jesteś i pełen dobroci. A to, czym grozisz ludziom, sprawia, że się litujesz. Nie ma dzisiaj z nami księdza biskupa, bo obowiązki inne go zatrzymały. Dzisiaj jest w Łodzi, gdzie prowadzi rekolekcji dla kapłanów, ale bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich pozdrawiam na czele z księdzem arcybiskupem i Was, kochani bracia i siostry, przesyłam serdeczne pozdrowienia i oczywiście powiedział, że znajdzie czas, żeby tę nagrodę osobiście odebrać. Pierwsza okazja będzie w Szczecinie w najbliższy poniedziałek w czasie uroczystości inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym. Jeśli będziecie gotowi, to przyjdziecie i zupełnie z całą kapitułą. Bardzo fajnie, to jesteśmy gotowi. Dobrze. Róża, kapituła Róży Myśliborskiej również przyznaje Różę specjalną, którą do tej nagrody deleguje ksiądz arcybiskup, taką osobę. W tym roku ta nagroda zostanie przyznana, jednak też nie dzisiaj. Jest przyznana, ale z pewnych racji organizacyjnych będzie wręczona w innym miejscu i w innym czasie,
ale dzisiaj ją ogłaszam tylko, że bez imienia i nazwiska, choć jest przyznany. Tak. Bardzo się cieszymy, że też te nagrody będą rozdawane w innych miejscach. To już jest wielkie bogactwo. Każdego roku również ogłaszamy konkurs na Samarytanina Roku. Nagrodę Samarytanina Roku odbierze dziś, 2015, odbierze dziś osoba, która inicjuje i wspiera duchowo i finansowo wszelkiego rodzaju akcje i spotkania o charakterze charytatywnym, które w wielu przypadkach osobiście je inicjuje. Swoją wiedzą, doświadczeniem, otwartością oraz wrażliwością służy społeczeństwu myśliborskiemu, często poprawiając i usprawniając jakość życia mieszkańców danej społeczności. Pana burmistrza Piotra Sobolewskiego poproszę tutaj. O, właśnie wręczenie nagrody Samarytanin Roku 2015. Pani Violeta, tutaj przekażę panu burmistrzowi tę statuetkę Róży Miłosierdzia. Samarytaninem Roku 2015, czwartej edycji Myśliborskiej Róży Miłosierdzia zostaje pani Wiesława Ściwiorska. Bardzo proszę, pani Wiesławo. Będzie posłuszna woli mojej, wywyższę ją po pędze i święto.
sprawiedliwości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście. Idąc drogami miłosierdzia i przywołując nasze źródło chrzcielne, rozpoznajemy tę prawdę, że chcemy być poddani, posłuszni woli Bożej. Dlatego i tę liturgię zwieńczając, prosimy, by poczuć sztandarowy wyszedł teraz przed ołtarz. Wszyscy odśpiewajmy Króluj nad Chrystem, trzy zwrotki, a przynajmniej jeden te znany, a potem dopiero przy pieśni końcowej odprowadzimy sztandar. Zwracamy się